Damiana Siennikaczy i cześć wszystkim. Cześć, witam Was sprzed najnowszej Kia Sorento. Kia Motors zrobiła wokół tego modelu bardzo mocną kampanię marketingową i kazała na niego chwilkę poczekać. Poczekałem, aż w końcu mamy tą wielką, czarną bryłę, no w tej chwili gigantycznego SUV-a. W naszym przypadku Kia Sorento od Kia w robót we Wrocławiu. Spójrz na ten samochód, jak on jest w ogóle zaprojektowany. Wizualnie auto troszkę pod rynek amerykański, ale oczywiście głównie pod rynek europejski. Natomiast pod kątem linii czy tych gabarytów, to widzimy trochę takiego amerykańskiego ducha w tym samochodzie. Oczywiście auto produkowane jest w Korei i musi na niego czekać, aż przypłynie do nas z Korei. Co u nas pod maską? Jednostka hybrydowa 1.6 Turbo, połączona z jednostką elektryczną o łącznej mocy 230 koni mechanicznych, a także 350 Nm. To wszystko sprawi, że powinno być ekonomicznie, a także względnie dynamicznie, bo jest to jakby nie było rodzinny SUV, który ma być przede wszystkim używany do spokojnej, rodzinnej jazdy. Wizualnie spójrzcie na przednie lampy. Potrójna soczewka, oczywiście lampy w pełni LED-owe, czy kierunkowskazy, czy mijania drogowe. To wszystko jest oparte na technologii LED. Bardzo dobrze świecą w nocy. Przedni zderzak, bardzo muskularny, z wieloma elementami charakterystycznymi dla tej najbogatszej wersji, jak w naszym przypadku. Linia boczna, felgi 19, ale jest także profil opony 55, dzięki czemu krawężniki możemy śmiało atakować, a przy krawężnikach będzie również jeszcze więcej o kilku systemach w naszym egzemplarzu. Prześwit wynoszący dokładnie 175 mm pozwoli Wam właśnie na jakieś tam aktywne spędzanie czasu z Kia Sorento. Z elementów stylistycznych kilka chromowanych wstawek na drzwiach, chromowane również obwódki okien, rylingi, a także taka tutaj dokładka niczym w nowej Kia ProSeat. Wielka sylwetka, a dlaczego? Ponieważ skrywa ona 7 miejsc. Spójrzmy także na tył nowego Sorento. Tu kilka elementów stylistycznych, takich jak duży tylny spoiler, skrywający tylną wycieraczkę, a także ciemna tylna szyba, tu w ogóle wszystko jest takie ciemne, akurat w naszym lakierze. To moim zdaniem bardzo fajnie wygląda pod kątem czy biznesowym, czy takim delikatnie nazwijmy to gangsterskim. Centralny napis Sorento, spore logo Kia, a także nowe światła, pionowe w pełni LED-owe, które delikatnie, stylistycznie chociażby nawiązują do nowego Rolls-Royce'a Cullinana. Tylny zderzak, skrywający również kilka elementów stylistycznych, takich jak chociażby takie atrapy układu wydechowego. Mamy również dokładki stylizującego na crossovera, a także LED-owe światła cofania i odblaski. Zapraszam Was do bagażnika. A w bagażniku przede wszystkim ogrom przestrzeni, ale zaczniemy od kilku elementów, które są w nim także ciekawe. Roletka, albo mocowana klasycznie na górze, albo właśnie sobie wyjmujemy trzeci rząd foteli, i roletkę mocujemy tutaj, bądź pod podwójną podłogą. I teraz o pojemnościach. W takim układzie przy 5 osobach dokładna pojemność to 813 litrów. Składając trzeci rząd foteli, bagażnik pomniejszamy do 179 litrów, a kładąc tylną kanapę rośnie nam do niemal 2000 litrów przestrzeni załadunkowej. Zapraszam Was do wnętrza. No i miejsce dla mnie najważniejsze to oczywiście przednia kanapa. Spójrzcie sami na deskę rozdzielczą. Tu również przeprojektowane jest kompletnie wszystko. Od góry miękkie materiały, również poniżej, a także nowe Sorento, oświetlenie ambientowe i takie ciekawe wstawki, troszkę udające drewno, taki trochę szrotkowany aluminium. To bardzo ładnie wygląda, szczególnie w tym takim jakże eleganckim wnętrzu. W naszej wersji także w pełni wirtualne zegary, czy prędkościomierz, a także wskaźnik zużycia energii. Z tego poziomu sobie również wybieramy asystentów, a także wiele ustawień od pojazdu, poziom uwagi i tak dalej, ciśnienie w oponach, jazda eko oraz jak poszczególne koła ładują w tej chwili baterie, odzyskują nam energię. Przepływ energii, tutaj wiele, wiele ustawień z tego poziomu. Również wskazówki z nawigacji, czy chociażby z multimediów. Nowa stacja multimedialna. Ekran o przekątnej 10,25 cala. Jak widzimy, obsługuje wszystkie ustawienia samochodu z poziomu ekranu. Takie jak asystenci kierowcy, pojazd eko, czyli tam wszystkie te przepływy energii. Również ustawienia od wyświetlacza head-up display. Zestaw wskaźników, czyli cyfrowe zegary. Klimatyzacja, ustawienia foteli, świateł, drzwi i tak dalej. Z tego poziomu reguluję naprawdę wszystkim, również profilami kierowcy oraz nowość w Kia Sorento, właśnie profile kierowcy, a także różne nastawy dźwięków natury. Nie wiem po co to jest, ale jest, więc macie śnieżną wioskę, ciepło przy kominku, jakieś kawiarnia i tak dalej. Te dźwięki mają Was zrelaksować, chociażby chyba w korku. Idąc dalej, oczywiście multimedia obsługują także Apple CarPlay oraz Android Auto. Jak widzimy, wszystko działa płynnie, ekran jest bardzo fajnie wyskalowany i moim zdaniem ze świetną rozdzielczością, z tego poziomu czy Google Mapy, to wszystko wygląda naprawdę znakomicie. Po obu stronach radia wirtualne przyciski od poszczególnych ustawień. Spójrzcie jeszcze na kamerę cofania.
jak ma świetną rozdzielczość. Samochód, rzut z góry, system kamer 360 stopni, rzut tylko z tyłu, rzut po bokach od kamer, bądź tak jak w tej chwili, na tył samochodu. To bardzo fajnie wygląda i pod kątem rozdzielczości naprawdę tu widzimy każdy detal, aby na nic nie najechać. Kierownica oczywiście skórzana, z łopatkami do zmiany biegów, a także multifunkcyjna, ustawienia od tempomatu oraz od różnych multimediów, czy na wirtualnych zegarach, czy na centralnej stacji. Poniżej ekranu multimediów mamy również panel sterowania klimatronikiem. To mi się bardzo podoba, że on jest jakby indywidualny, nie ma tych ustawień w radiu, natomiast są one właśnie poniżej z poziomu tych różnych przycisków, trochę fizycznych, a trochę wirtualnych. Patrząc jeszcze niżej, mamy ustawienia od foteli wentylowanych, a także ogrzewanych 3-stopniowo, spora kieszeń ładowarką indukcyjną oraz 3 gniazdami USB, 2 cup holdery oraz taki tutaj ciekawy, chociażby znany z Land Rovera i z Range Rovera, wybierak do zmiany biegów. Jeszcze poniżej macie ustawienia od trybów jazdy, Eco Sport oraz Smart oraz nastawienie napędu na 4 koła. Mamy również wielki podokietnik z jakże wielkim schowkiem pod spodem. Same fotele elektryczne regulowane tam w 10 różnych kierunkach. Przede wszystkim są po prostu bardzo wygodne. One również pokazują taką tą delikatną aspirację do rynku amerykańskiego Kia. To mi się bardzo podoba. Szeroko w tyłku, szeroko w plecach, szeroko w barkach, a także zagłówek regulowany w 2 płaszczyznach, co jak wiecie, bardzo w różnych modelach Kia lubię. Drzwi boczne, również świetnie wykonane, jest sporo materiałów miękkich, sporo elementów skórzanych, a także oczywiście regulacje od nastawienia foteli z pamięcią dla 2 kierowców oraz wszystkich szyb elektrycznych. Spójrzcie jeszcze na element charakterystyczny dla nowego Sorento, to nawiewy. Każdy z tych nawiewów desce rozdzielczej jest podwójny, co moim zdaniem jest sporą zaletą, ponieważ nieraz nie potrafię sobie wyregulować nawiewu tak, żeby nie wiało mi idealnie na twarz, a te dolne nawiewy, tak jakby wijące bardziej nam na kolana, tam tudzież na wasze schabiki, one są fajnie regulowane i to mi się bardzo podoba. Są podwójne nawiewy, oczywiście ładnie wyglądają, natomiast pod kątem praktyczności, elementów praktycznych w tym samochodzie, one aż przytłaczają. To jest wszystko tak przemyślane, że naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony nowym Sorento. A z tyłu sami spójrzcie pod kątem miejsca dla pasażerów. Jak mi jest go za mało, nie ma problemu. Elektryczna regulacja fotela przede mną i jest znacznie lepiej. Okno panoramiczne aż do samego bagażnika. I teraz, czy na kolana, na stopę, także nad głową, naprawdę to jest gigantyczna ilość miejsca po prostu wszędzie. Teraz jeszcze spójrzcie na kilka ciekawych elementów zastosowanych na tylnej kanapie, takich jak cup holdery na górze oraz na dole na butelkę, znowu z tyłu na głośnienie, o czym będzie więcej w trakcie jazdy, ogrzewana tylna kanapa, a nawet same tylne drzwi są wykończone z bardzo fajnej jakościowo skórki. Mamy również przysłonki przeciwsłoneczne, chociażby do klasycznej słonecznej Chorwacji. Dalej lampki LED-owe z wieszakami na wasze ciuszki oraz kolejne ciekawe elementy, takie jak gniazdko USB w fotelach z prawej, z lewej strony, kolejne gniazdko USB w tunelu środkowym, a także nawiewy na mój rząd foteli. Sama tylna kanapa jest oczywiście skórzana, co wam pozwoli utrzymać czystość po waszych zapiętych wizofisach pociechy, które mogą tutaj kopać, a to jest twarda skorupa, którą sobie łatwo doczyścimy. Mamy także podokietnik z cup holderami, a samo oparcie jest regulowane, dzięki czemu jest wam po prostu jeszcze bardziej wygodnie. Sprawdźmy przy tym ustawieniu, ile jest miejsca w trzecim rzędzie foteli. Kanapa odsuwana oczywiście elektrycznie i teraz spróbujmy tam się zmieścić. Pyk! No, przy moim wzroście nie jest źle, troszkę was tam przestawiłem. Zobaczcie pod kątem udogodnień. Sama pozycja, kanapa raczej płaska, mam dosyć spory kąt kolan, ale mieszczę się, zamykając ten fotel, także miejsce na kolana jeszcze zostaje. A z udogodnień, no chociażby nawiewy na mój rząd foteli, indywidualne z prawej, z lewej strony, a także regulacja mocy nawiewu. Mamy 2 gniazdka USB, gniazdko 12V, a także lampkę LED-ową oświetlającą tą przestrzeń. Po bokach oczywiście są cup holdery, a także coś znowu w kierunku waszych dzieci, kieszonki na smartfon. Jedziemy! Zaczynamy w trasie. Celowo jedziemy na taką drogę międzymiastową, między wioskami, bo tutaj Kia pokazuje kilka swoich olbrzymich zalet. Pomijam komfort, w tak wielkim SUV-ie naprawdę jest on na świetnym poziomie, o czym oczywiście za chwilkę powiemy kilka więcej słów. A zaczniemy od świateł, bo a, świetnie wyglądają czy w dzień, czy w nocy, swoim kształtem, po prostu uważam, są bardzo fajnie narysowane, ale b, znakomicie oświetlają po prostu drogę przed samochodem. Na drogowych jest znakomicie, na mijania jest także bardzo dobrze. Światła LED-owe, natomiast szkoda, że w tym segmencie samochodu nie są jeszcze one dynamiczne, że aktywnie jakby nie wycinają poszczególnych samochodów ze swojego pola widzenia. Trudno?
ale jakby sama ich barwa i sama ta wiązka świetna, naprawdę uważam, że jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Dalej o zawieszeniu w trasie. Ono jest bardzo przewidywalne. Czujemy trochę jednak, że jest to hybryda, jest to akumulator, auto ogólnie czujemy jego gabaryty i jego masę. Natomiast prowadzi się bardzo przewidywalnie, podobnie jak było chociażby w Kia Proceed. Wersji GT oczywiście najmocniejszej. Tam było bardzo sztywno. I tutaj, jak na crossovera tych gabarytów, jest dosyć sztywno. To musimy mu przyznać. Auto nie jest takim pływającym pontonem. Czego mógłbym się po nim spodziewać? Jest takim samochodem, bardziej porównałbym go chociażby do Kia Sportage. Taki bardziej sprężysty, bardziej taki przewidywalny dla kierowcy. Natomiast osobiście chciałbym w tym samochodzie mieć zawieszenie adaptacyjne. Wchodzimy na komfort, jest pływająco, samochód niemalże pływa, chociażby na kostce brukowej. W tego typu samochodzie, moim zdaniem, bardzo fajna cecha, gdyby tak było. Natomiast tego u nas nie ma, zawieszenie jest zawsze takie, jakie jest, ale jest zestrojone bardzo kompromisowo, właśnie między komfortem, a tym, żeby było przewidywalne, żeby utrzymywało tą wielką, jakby nie było, kijankę na drodze bardzo sprawnie. Zobaczcie, zmieniam w tej chwili pasa, czy po prostu skręcam w lewo i coś, co mi bardzo pomaga. Okej, jest martwa strefa w lusterkach, to szczególnie w tak dużym samochodzie po prostu jest bardzo fajne, czy w mieście, czy w trasie, ale dwa, mamy jakby rozszerzony ten blind spot o te boczne kamery. W naszej wersji jest system kamer 360 stopni i dzięki temu na wyświetlaczu właśnie tym centralnym przed kierowcą macie obraz z prawej bądź z lewej kamery, jeżeli włączamy kierunkowskaz w prawo bądź w lewo, również z nadpisaną prędkością, co mi się bardzo podoba. To wszystko jest naprawdę pod kątem rozdzielczości znakomite. I sprawdzimy, jak nowe Sorento z napędem hybrydowym sprawdzi się właśnie na obwodnicy, bo jest tutaj kilka asystentów i kilka systemów, które w szczególności mają Wam uprzyjemnić tą jazdę. Zaczynamy od tempomatu aktywnego. On w naszej wersji ma także możliwość dostosowania prędkości do znaków, czyli dostosowuje sobie, jest 50, do 50 zwalnia, jest 100, do 100 nam przyspiesza. Tempomat oczywiście aktywny, z regulowaną odległością między pojazdami, tak w tej chwili cyk, ustawimy sobie na dopuszczalne 90, ustawimy sobie odległość między pojazdem i symbol zielonej kierownicy. Auto samo pokonuje łuk. To już testowałem kilka razy w Kia, tu was odsyłam do testu, gdzie pokazywałem na przykładzie Kia Niro, jak działają poszczególni asystenci właśnie w nowych kijankach, tudzież nowych samochodach marki Kia. I działają one, uważam, znakomicie. Tu porównałbym ich chociażby do niemieckiej konkurencji, z którą Kia jakby nie było bardzo mocno walczy. Te asystenci, które są w niej, właśnie utrzymanie pasa ruchu, aktywny tempomat, rozpoznawanie znaków i dostosowanie prędkości do znaków, znakomite. Naprawdę nie mam uwag. Zobaczcie, samochód bardzo mocno kierowcę wyręcza, wręcz uprzyjemnia mu jazdę, ponieważ kierowca jest skupiony na head-up display, jest skupiony na drodze, a nie musi do końca być taki skupiony na prędkości. W tej chwili dajemy sobie prędkość, tak jest przepisowo, nie ma problemu. Samochód jedzie tak, jak pokazują mu znaki. Okej, to zawsze Wy jesteście najważniejszym elementem samochodu i pamiętajcie, że to Wy decydujecie o kierownicy, o prędkości i o znakach. Skoro jedziemy w trasie, to jeszcze napomnę o dwóch rzeczach. Pierwsza to bardzo fajne wygłuszenie, jeżeli chodzi o nowe Sorento. Naprawdę, w aucie, mimo tych wielkich gabarytów, to podkreślę kilka razy, wielkie lusterka, spora przednia szyba, ten niemalże pionowy przód samochodu, a mimo to naprawdę bardzo dobre wygłuszenie w tym samochodzie. A dwa, w tej najwyższej wersji, system nagłośnienia Bose, który robi przyjemną robotę. Starczy. I teraz o nagłośnieniu słów kilka. Według mnie po prostu brzmi bardzo dobrze. Brzmi to jest akurat sygnowany logiem Bose i brzmi tam Bose, jak niektórzy mówią. I po prostu brzmi dla moich uszu znakomicie. Bas jest basem, żadne plastiki się nie odzywają. I jak o plastikach mowa. Tutaj działam kolano, jest twardo, więc opieranie kolana o konsolę centralną nie jest szczególnie komfortowe. Z drugiej strony jest sporo miejsca na kolana, więc tam nie muszę go za bardzo opierać. Ale materiały na przykład na drzwiach, deska rozdzielcza, podłokietnik, czy całe tylne drzwi są naprawdę, moim zdaniem, jak na kije, najwyższej jakości. Spasowanie ich również znakomite. Same słupki, a spójrzcie, materiał, podsufitka, czy nawet te daszki materiałowe,
To wszystko mi się bardzo podoba. Ha, mówimy o daszkach. Jedna wada. Lampki LEDowe, dotykowe, świetna sprawa. Szczególnie w nocy, bardzo ładnie doświetlają Wam wnętrze. Natomiast lampka nad kierowcą, zwykły, tak zwany majonez, czyli normalna żarówka żółta. Nie wiem, czemu tak jest, po prostu tak jest. Ale tak powiedziałem, plastiki, wykonanie, te ambienty, nieambienty, tu widzimy, jak gigantyczny krok w przód zrobiła Kia. I naprawdę bardzo mocno depcze po konkurencji europejskiej, takiej tej rodzimej europejskiej, powiedzmy szczerze niemieckiej. I nawet w paru elementach, nie wiem czy jej nie, po prostu nie przebija pod kątem chociażby cena możliwości. To jest taki tam stały element, który porównujemy to, ile otrzymujemy, za ile. Nasz egzemplarz oczywiście najbardziej bogato skonfigurowany jak się da. Jest tam kwota przekraczająca 200 tysięcy złotych. Co dokładnie z tym egzemplarzu, będzie jak zwykle u mnie wyszczególnione pod filmem. Ale wiem, to jest kupa kasy i mało kto kupuje w tej chwili samochód za gotówkę. Bardziej patrzymy na miesięczną ratę samochodu. Natomiast to, co otrzymujemy w Kia Sorento nowej, za kwotę właśnie tamtych około 200 tysięcy złotych, taka rozsądnie skonfigurowana wersja hybrydowa, moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo groźny rywal w segmencie tych dużych, dużych SUV-ów. No ale jest to wersja hybrydowa, więc tutaj się musimy skupić na spalaniu. Jest także dostępny diesel, ale mamy tutaj hybrydę. Łączna moc naszego układu napędowego to 230 koni i 350 Nm. To sprawia, że auto jest dynamiczne, bo na papierze do 100 na godzinę przyspieszymy dokładnie 9 sekund i mamy napęd na 4 koła, więc te 9 sekund zrobimy na mokrym asfalcie, na suchym asfalcie, po prostu na każdym asfalcie. Natomiast mam chociażby taką jedną uwagę, jeżeli chodzi o ruszanie. Tak w tej chwili, jesteśmy w trybie eko. W trybie smart jest bardzo fajnie, ale w trybie eko. I potrzebujemy się włączyć do ruchu. Zaraz zrobimy sobie tak zwany start zatrzymany. Jakieś tam skrzyżowanie sobie teraz wyobraźmy. Zatrzymuje się, gaz. Patrzcie, ja czekałem na... No czekałem dobę 2,5 sekundy na przyspieszenie. Strasznie duży lak jest na eko. Ok, wchodząc w sport. Znowu zatrzymując się, widzimy flagę sportową. Zobaczcie, jaki jest lak od samego dołu. Ok, jak samochód już się toczy, naprawdę bardzo dobrze, jeszcze łopatką sobie tam przebijemy, zmienimy bieg i się robi z tego samochodu no coś po prostu dynamicznego, dynamicznego, dużego dynamicznego. Natomiast ten od samego dołu, to wystartowanie chociażby na rondo, szybki wjazd albo szybkie przejechanie przez skrzyżowanie, tutaj jest taki właśnie lak, chociażby jak znamy go ze skrzyni biegu DSG w koncernie Volkswagena. To jest tak, że automat 6-stopniowy, który jest skrajnie komfortowy i pozwala nam Sorento przemieszczać się bardzo ekonomicznie. Natomiast od zera no, trochę lak jest. Ale powiedzmy o spalaniu, bo w tym samochodzie jest on, uważam, naprawdę godne auta hybrydowego. To, co mi się najmniej udało osiągnąć, to dokładnie 6 litrów. I jeździłem trochę miasta, trochę trasy, taki cykl typowo mieszany. Szóstka w tak wielkim samochodzie, benzyny oczywiście, to jest uważam bardzo przyzwoity wynik. Tutaj praca tego układu, załączanie silnika spalinowego, silnik elektryczny, to wszystko bardzo ładnie współgra. Tutaj nie ma jakiejś różnicy, jeżeli jedziemy na silniku spalinowym czy silniku elektrycznym. Silnik spalinowy jest naprawdę fajnie wygłuszony i ogólnie cały ten układ po prostu taki bardzo aksamitny, nazwałbym to po prostu krótko. Jeżeli chodzi też o dynamikę w trasie, ona już jest bardzo dobra. Tam sobie tylko bieg redukujemy, i samochód naprawdę wykorzystuje te swoje 230 koni, abyście sprawnie kogoś wyprzedzili i sprawnie napędzili się chociażby, nie wiem, 50-100 albo tam 100-140 dopuszczalne na autostradzie. Także to jest w tym samochodzie fajne pod kątem dynamiki, jak już się toczymy. Spalanie w mieście, takie czyste miasto, to miałem 7,5 litra. I to jest normalne spalanie jeżdżąc po Wrocławiu. Ja wiem, że Wrocław jedno z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce, w Europie i pewnie na świecie. Nie wiem, ale w Europie na pewno. I to jest spalanie 7,5 litra. Natomiast spalanie najwyższe, jakie miałem, to około 9 litrów w takim dynamicznej jeździe po mieście, połączone chociażby z autostradą. Na tego typu wielką lochę, to naprawdę uważam, że bardzo przyzwoite wyniki spalania. I to jest nowe Sorento moimi oczami, czyli wielki SUV z ekologicznym i dosyć dynamicznym układem napędowym. Co według Was właśnie powinno znaleźć się w wielkim SUV-ie? Czy hybryda, chociażby jak Toyota RAV4 w wersji hybrydowej, czy tam wersji hybrid, czy diesel. Macie dostępne i to właśnie nowe Sorento. Co Wy byście wybrali? W ogóle co byście wybrali, jeżeli macie do wyboru dużego SUV-a? Tu konkurencja jest bardzo silna. Czy zagrozi?
Moim zdaniem to naprawdę świetny SUV. Świetny, duży, rodzinny SUV. Tak pokazywałem, z wieloma elementami bardzo przemyślanymi dla rodziny szczególnie. Mi się on bardzo podobał, oczywiście znalazłem tu kilka wad. Ale cały obraz tego SUV-a naprawdę dla mnie na wielki plus. A jak jest według Was? Podzielmy się opiniami oczywiście pod filmem. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę. A widzimy się już na kolejnym filmie. Dzięki, pozdrawiam!